3000 paczek trafi przed świętami do ubogich i potrzebujących w Legnicy. Akcję tradycyjnie już organizuje Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w ramach projektu Uśmiech pod choinkę. Do tej pory zebrano artykuły, z których można przygotować 1500 paczek, czyli połowę tego, co zakładali organizatorzy. Potrzebne jest więc wsparcie sponsorów. Każdy, kto chce pomóc, może się zgłaszać do TPD w Legnicy. Uśmiech pod choinkę to akcja, którą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizuje już po raz 19. W zbiórce słodyczy, maskotek, książek i innych upominków pomagają też szkolne koła TPD. Mimo tak licznego wsparcia nie obejdzie się bez pomocy innych sponsorów. Jak co roku apelujemy do zakładów, spółek, ludzi dobrej woli o to, żeby przekazywali nam albo środki finansowe, albo jakieś rzeczowe. No, jest zapotrzebowanie na 3000 paczek. Nie wiem, czy tyle uda się po prostu sporządzić. Zwyczaj obdarowywania prezentami z okazji Dnia Świętego Mikołaja i Gwiazdki jest mocno zakorzeniony w naszym społeczeństwie. Dlatego każde dziecko oczekuje i pragnie być obdarowane. Te paczki trafiają do dzieci, które są wytypowane przez szkolne koła TPD. Są to dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, dzieci niepełnosprawne, przewlekle chore, no i oczywiście biedne. Także ta akcja corocznie daje wiele radości dzieciom, które w tym okresie bożonarodzeniowym szczególnie czekają na jakieś podarunki. Sama satysfakcja o dzieci, jak się uśmiechają, że mogą tutaj na święta przyjść, nawet czasami spotkają się z Mikołajem, tak? I ta czasami paczka jest jedynym takim, no, uśmiechem, bo to wiadomo, te paczki trafiają do najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących. Pierwsze paczki zostaną wręczone w Dniu Świętego Mikołaja, pozostałe przed świętami.